Tak, się bardzo wieje na Sandbanks. Generalnie bardzo słabo na wykrywać. Znalazłem trochę śmieci, żadna monetka nie wpadła. Najwidoczniej ludzie już nie używają monet tutaj, żeby płacić za cokolwiek. Wszyscy płacą kartą, więc monetek nic. Bardzo dużo kapsli, jakieś śmieci. Generalnie pokażę wam później. Natomiast co? Fantastyczne miejsce na wypad na weekend. I na cały tydzień można tutaj posurfować, można uprawiać kitesurfing, dzisiaj jest świetny wiatr, praktycznie na te wszystkie sporty wodne, także zaraz zobaczycie. Dobra, droga na plażę. Patrzcie, jak tu jest po prostu, oh my god. Zamieszkać. To strasznie wieje. Strasznie wieje, ale pogoda jest super. No zobaczcie, no. Bezchmurne prawie niebo. Tam gdzieś tam jakieś takie mgiełka biała się unosi. Jakiś duży sygnał. Może być to gówno. To gówno. No, palokro. No, może być, może nie. Nie wiem.
może być to. Trzymasz to? Daj. Dzisiaj mam sito, jestem na Bornemow i coś znalazłem, ale jeszcze nie wiem co, teraz sprawdzę. Nic. Sygnał jakiś 58 czy coś. O, kapsel. Kapsel, kolejny. Z koronki teraz. Ej, kapsel. Gdzie? Tam leży. Tak jak mówiłem, że będę nagrywał jak coś znajdę i pointerem znalazłem coś i wszystko wskazuje, że jest to monetka. Jest to bodajże mocno skorodowane 2 pi, ale jak sobie oczyszczę, to wam wtedy pokażę dokładnie co to jest. O, jeszcze coś. Jeszcze coś mi złapało. Chyba nie. Nie, nic więcej. Sygnał 17, to może być jakiś śmieć. Jest śmieć. Dokładnie jakaś od butelki. Możesz wziąć. To jakiś sygnał 70. Może coś fajnego być. Znowu na kapsel. J2O. Ha, ha, ha.
Siema Robin. Nie bój się, nagrywam cię tylko. Urbelek tu był, ale go wystraszyłaś. Ja tu mi... Przepraszam. Zobaczcie, jak tu jest fajnie. Tam, gdzie widać tą linię brzegową, tam wcześniej parkowaliśmy. Teraz jesteśmy na takiej górce upamiętniającej życie różnych ludzi. I to chyba jest taka typowa angielska tradycja, że bliskich upamiętnia się na takich tabliczkach. I te tabliczki z imionami chyba zmarłych osób są na tej górce wokół takiego płotku, wszędzie, ale to wszędzie, całej długości. To praktycznie każdym tym płotku i na każdej ławce są te tabliczki. Ale miejscówka jest po prostu w dechę. Ci ludzie mają bardzo fajne view na to miejsce. A my tutaj jesteśmy za nim już drugi raz. Jest po prostu zajebiście. Mnie się tu bardzo podoba. Także subskrybujcie, łapa w górę. Jak już będę mógł swobodnie żyć z YouTube'a, to się tu przeprowadzę. Rzuć mu w górę. Czekaj, podleci. Teraz. Czekaj. Masz, leci następny tak mocno. Rzuć mu w górę. O, sierota. Teraz. Tu przyleciał już. O, jest. A będzie coraz więcej. Brawo. Bardzo duży odpływ teraz. Idziemy tam. Dokładnie tam. Zobaczcie, jaki odpływ. Ale brzydko. Ania już łazi. Za małego kraba. Myśli, że uratuje mu życie. Idziemy go zanieść do wody. No, Ania, no. Jakąś większą kałużę musisz znaleźć. Tu jest jakaś ulica. O, tu jest taki major. Zobacz, tu zobacz. Ania. Ania, tu ma taki major. Ania się relaksuje przy moim ulubionym piwie.
australijskim posterze. Ja się wzmacniam. I będziemy testować nowe chipsy. Flaming chyba. Flaming hot. Zobaczymy. Bo flaming, maybe flaming. Nie wiem, zobaczymy. To jest papryczka czy kombinacja? No, dziś będziemy sobie siedzieć przy takiej pogodzie. Chciałbym, żeby przestało bardzo wiać, to może bym polatał dronem. Na chwilę obecną nie da się latać dronem. Wcześniej go zdejmowałem z krzaku, a tylko się podniósł, zaraz mi go zmukło. Także no, czekamy, aż wiatr zalżeje. Na razie za bardzo wieje. A wy sobie delektujcie się odpływem. O, za chwilę będzie przypływ. Klucho, dawaj, dawaj, klucho, dawaj! Idziemy teraz nad morze, zobaczyć jaki tam jest odpływ. A potem przemieszczamy się w inne miejsce, bo chcemy troszeczkę poleżakować. I tyle. Do zachodu słońca i spadamy do domu. Jeszcze chcę nakręcić parę timelapsów o zachodzie i będziemy wracać do domu. Także przygoda nad morzem, super, szkoda tylko, że taki duży wiatr jest, bo chyba nie latam po prostu dronem, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda z góry, jak to jest po prostu przepięknie. To co, widzimy się nad morzem. Temat na dziś, podróże. Jeśli lubi podróżować, ten brać czas na siedzenie w domu. Jeśli boisz się wyjść z domu, gapić taki widok. Takie widoki przegapisz. Siedzenie w domu, patrzenie w telewizor, granie na grach. To wszystko cię mija. Także wyjdź z domu, pakuj się w plecak i rusz, przygoda czeka. Jak nie słyszysz jeszcze tych bębnów, które cię wzywają do przygody, to zaraz słyszysz. Nie wzywałem parę dni temu, więc spakowałem się do plecaka, zatankowałem samochód i ruszyłem w drogę. Brałem miejsce na mapie i jestem tu. Tu? Tu? To znaczy gdzie? Tu! Podsumowanie z nadmorza, z wykrywacza, to co udało mu się znaleźć to masę kapsli. Tutaj przeważa korona. A oprócz tego znalazłem kawałek blaszki aluminiowej, śledzia. Tu mam polskie, 20 groszy, 5 pi, 2 pi, śledź, duża śruba,
tutaj jest jakaś flam, jakiś karabinczyk może. No, nie wiem co to jest w ogóle. Nie przychodzi do głowy. Kiedyś już to widziałem. Może coś. Jeśli macie coś, jeśli wiecie co to jest, to napiszcie w komentarzu. Kłódka z szyfrem, zapalniczka i znalazłem takie nietypowe kamienie, albo wyszykowane przez kogoś, taki grot, albo może wyszykowały się już od tego toczenia się w morzu w jednym z drugim, który miał przypływ wiatru. I tutaj mam taki z taką dziurką. Kapitanie, wygląda jakby była wywiercona specjalnie. To też mógł być jakiś kawałek, nie wiem, czegoś, może grota, albo... To wygląda fajnie, taki stożek. No i to wszystko. Jeden z wypadów na te morze. Więcej monet znajduję w parku miejskim niż na plaży nad morzem. Na plaży głównie śmieci. Puszki, kapsle i inne. Zawleczki od puszek. Bardzo dużo folii aluminiowej, której no nie zabrałem ze sobą. Natomiast jeśli ktoś chce kapsle, albo widzi tutaj jakieś, których nie ma w swojej kolekcji, piszcie w komentarzach. Ja mogę komuś wysłać pieniądze, także to wszystko na dzisiaj. Łapa w górę i zapraszam do subskrypcji. Na razie, cześć.